A witam, witam, starszo panio, hodowcę gołębi. Dzień dobry, panie Jerzy. A dzień dobry, panie, a gdzie na rynek z tymi gołębiami się wybiera? Nie, sąsiad prosił. Tak? Sąsiad. No poniosę jemu. Za darmo? Nie, daje mi 2 tony zboża. O, to dobrze. No nie, co mu się stało. To dobrze. No bardzo dobrze. A jakie panie tutaj mu gołębi rasy niesie? Grzywacze, te białe i motyle warszawskie. A, no to... No to drogie gołębie, panie Ewo. Ale to ode mnie nie wziął, tylko od pani. Bo on mówił, że ma pan podobne, ale nie takie same. I on ode mnie, ale mówił, że się na myśli może od pana weźmie. Tak? No. Dobrze by było. No. To dobrze, on dla pani nawet daje, nie? Dwie tony. To i dla mnie to potem tam z tych 2 ton to pani z 500 kilo da, bo jak dobrze pani tak sprzedaje, no to... No to ja sama się śpią, że on przyszedł i chodził po gołębnikach tego i wybrał. No to... A może on dla pani się podoba i temu? Może ja jemu. A, tak, no. No ja tak się śmieję, mówię, że tyle w tym roku zboża ma, że nie wie co z nim robić. No. No to mówię. A jeszcze potem mówię, jakieś tam jeszcze mu kilka dam. Ale dobra, to wezmę od pana tamte. Panie to zawsze ma szczęście w interesach. U mnie pani handlować i to dobrze. Jeszcze lepiej jak ja. No. No to idzie szybciej, no. No. Patrzę, już czeka, wiecie, no to do widzenia. Do widzenia.